mała świnka właśnie kończyła nakrywać do stołu, gdy z oddali było słychać dźwięk zbliżających się dzieci. Są piękne, Pepo, zobacz jakie są słodziutkie, są takie malutkie, Pepa. Mamo, 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 zobacz co znaleźliśmy z Pepą. Tak, mamusiu, znaleźliśmy, zobacz jakie słodkie małe psiaczki. Jeden jest brązowy, a drugi jest biały. Mamo, ten biały będzie mój, a brązowy Georgia. Tak, tak, mi się podoba, mamusiu, ten brązowy. Czy możemy je wziąć? Co tu się dzieje, dzieci? Skąd wy macie te pieski? Hał, 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 hał. Mamo, mamo, weźmy je, zostawmy. One są takie zmarznięte, muszą z nami zamieszkać. Nie miały domu, były takie samotne i pewnie są bardzo głodne. Mamo, prosimy, prosimy, niech zostaną z nami. Są takie maleńkie, mamusiu, proszę. Drogie dzieci, posiadanie psa w domu to duża odpowiedzialność. Trzeba je karmić, czesać, codziennie kilka razy wyprowadzać na dwór. Będziemy, mamusiu, będziemy. Niech zostaną, mamo. No nie wiem, dzieci. To jest bardzo poważna decyzja. Muszę skonsultować to z tatą. Poczekamy, aż wróci z pracy, mamusiu, i zapytamy się. Ja poproszę tatusia świnkę, mojego kochanego tatusia, na pewno się zgodzi. Tak, mamusiu, tak. Dobrze, dzieci, zastanowię się, porozmawiam z tatą, a teraz musicie chyba nakarmić te dwa głodne pieski. Tak, mamusiu, tak, ja już biegnę po miseczkę. Jaką mogę im dać? Zaraz ci podam, Pepo. Tu jest taka pomarańczowa, mała miseczka w kredensie. Możesz ją wziąć? Ja wezmę tutaj ją. Wezmę tą, o tam chodzi tutaj. Tak, synku. Tak, George. Oto miseczka. Mamo, ja polecę szybko przynieść mleczko. Bardzo głodne, może chcą odpocząć. Mamo, a gdzie one będą spały? Świnko, ja nie wiem, czy one będą u nas nocowały, czy oddamy je do schroniska. Nie do schroniska, do żadnego schroniska, takie malutkie do schroniska, nie. Ale może ktoś właśnie chce takiego małego, słodkiego psiaczka przygarnąć. My chcemy, właśnie my chcemy, mamo. Dwa psy to jest bardzo dużo. Może jak przeprowadzimy się do nowego domu. No właśnie, mamo, już niedługo się przeprowadzamy do nowego domu, więc będą miały więcej miejsca. Dobrze, nie będę teraz z wami o tym rozmawiała. Po prostu porozmawiamy, jak przyjedzie tata. A teraz idź, Pepa, przynieś im jakiś pudełeczko, żeby mogły spać, jakiś koniec. Dobrze, idę, mamo. Tu mogą spać w tym, mamusiu? Tak. Pieski, zjadłyście już, to połóżcie się i odpocznijcie. Hał, 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 hał. Faktycznie.
magicznie takie soczki, takie słodkie, że aż nie mam serca ich nigdzie oddawać. Mamusiu, widzisz? Zgódź się, proszę, zgódź się. Ho, 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 poczekajmy na tatę, co tato na to wszystko powie. A teraz siadajcie już do obiadku. Dobrze, mamusiu, będziemy grzeczni. Tylko zgódź się na pieski. Tak, mamusiu, ja też będę bardzo grzeczna, tylko zgódź się na pieska. Brum, 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 brum. Właśnie za parką. Co to się tu dzieje? Co to za psy? Tato świnko, dzieci znalazły takie zziębnięte szczeniaczki i przyprowadziły, chcą się nimi zaopiekować. Dwa psy w domu? Niemożliwe, ja się na to nie zgadzam. Ja będę musiał codziennie rano wstawać, żeby się nimi zaopiekować i wyprowadzić na dwór, kiedy nasze smyki będą słodko stały. Nie, tato, nie, my będziemy wyprowadzać. No jasne, tak tylko mówicie, pierwsze może dwa dni. No nie wiem, tato świnko, może weźmiemy je na próbę. Na próbę? A potem co z nimi zrobimy, jak dzieciom się znudzą, jak zabawki? No też o tym myślałam. Ale już są starsze. Może dajmy im szansę. Zobaczmy, czy są odpowiedzialne. Tak, tato, tato, kochany, tato świnko, proszę cię, tato, 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 proszę. Nie mogę odmówić tym moim dzieciaczkom. Niech zostaną z nami na próbę. A teraz siadam do stołu, bo jestem już bardzo głodny. Siadajcie wszyscy do stołu, bo pieski już są najedzone, a rodzinka Pepy jeszcze nic nie zjadła. I wszyscy zasiedli do stołu do obiadu. A dwa malutkie pieski szczęśliwe zostały na próbę w domku rodzinki Pepy.